Ostrowiecki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już rozpoczął przygotowania do 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 13 stycznia. W tym momencie prowadzimy rekrutację wolontariuszy, także wszystkich chętnych, którzy jeszcze się do nas nie zgłosili, a chcieliby wesprzeć akcję Jurka Owsiaka i 13 stycznia zbierać pieniążki, datki do puszek dla ratowania najmłodszych naszych obywateli, to zapraszamy do siedziby naszego sztabu, który mieści się tradycyjnie już przy Komendzie Chówca ZHP w Ostrowcu, ulica Polna 56. Wcześniej trzeba przesłać do nas zdjęcie w wersji cyfrowej w pliku JPG i z opiekunem osoby niepełnoletniej powinno się stawić tutaj w sztabie, natomiast osoby pełnoletnie z dokumentem tożsamości. Zapraszamy również osoby, które by chciały wesprzeć organizacyjnie 27 finał do kontaktu z naszym sztabem. Jeśli ktoś chciałby pracować przy organizacji finału, również miejsce dla takiej osoby się u nas znajdzie. Zapraszamy również wszystkich, którzy chcieliby trochę w inny sposób wesprzeć naszą akcję, czyli przekazać jakiś przedmiot do wystawienia na aukcjach na Allegro lub do zlicytowania podczas koncertu, który będziemy wspólnie z Miejskim Centrum Kultury organizować tradycyjnie na Ostrowieckim Rynku. Przedmioty można również przekazywać w siedzibie sztabu, tutaj na Polnej 56 lub w dniu finału w sztabie, który tradycyjnie będzie się mieścił na ulicy Wspólnej 5. W tej chwili mamy około 50% miejsc już zajętych, czyli jeszcze 150 osób mogłoby się zapisać i wziąć udział w finale. Aukcje będą się odbywały tradycyjnie już na portalu licytacyjnym Allegro, Allegro Charytatywni. Tam będzie można znaleźć aukcję naszego sztabu. Większość przedmiotów będziemy tam wystawiać, ale również będziemy licytować też podczas imprez towarzyszących, czyli podczas koncertu na Ostrowieckim Rynku.